Nadleśnictwo Dębno to 22 tysiące hektarów gruntów leśnych, 14 leśnictw, szkółka leśna i wyłuszczarnia nasion. Położone jest w południowo-zachodniej części Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Na zachodzie sięga rzeki Odry, stanowiącej granicę Polski. Przed 1945 rokiem tereny te stanowiły własność państwową. Były też własnością prywatnych właścicieli ziemskich. Od zakończenia II wojny światowej lasy obecnego Nadleśnictwa Dębno przechodziły szereg istotnych zmian administracyjnych i terytorialnych. Nadleśnictwo powstało w 1945 roku, a w obecnych granicach funkcjonuje od 1 stycznia 1973 roku. Utworzone z połączenia Nadleśnictw Dębno i Namyślin siedziba mieści się w Dębnie. Nadleśnictwo zatrudnia ponad 60 osób, z czego połowa to kadra terenowa. Wspólnie prowadzimy trwale zrównoważoną gospodarkę leśną, polegającą na urządzaniu, ochronie i zagospodarowaniu lasu oraz utrzymaniu i powiększaniu zasobów leśnych. Przeważającymi siedliskami leśnymi na terenie całego nadleśnictwa są siedliska borowe z dominacją sosny zwyczajnej. Na tym terenie występują również bogatsze siedliska lasów mieszanych i liściastych, w skład których wchodzą okazałe buki i dęby. Nadleśnictwo Dębno obejmuje swoim zasięgiem część dorzecza rzeki Odry w jej dolnym biegu. Głównymi jej dopływami, które mają wpływ na malowniczy krajobraz terenu nadleśnictwa, są Myśla, Kosa i Warta. Oprócz rzek nie brakuje również jezior. Ważną rolę natomiast odgrywa sieć rowów i bagien, które regulują stosunki wodne. Praca leśnika to nie tylko wycinka, ale przede wszystkim dbanie o nowe pokolenie lasu. Posiadamy trwałą bazę nasienną w postaci gospodarczych i wyłączonych drzewostanów nasiennych oraz drzew matecznych. Na terenie nadleśnictwa znajduje się wyłączony drzewostan nasienny dębu szypułkowego oraz gospodarcze drzewostany nasienne sosny, dębu, buka, olchy i modrzewia. Posiadamy obecnie 31 drzew matecznych, drzew o wyjątkowych cechach osobniczych. Możemy pochwalić się wyłuszczarnią nasion, która zasięgiem działania obejmuje teren Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. To jedyny taki obiekt na terenie dyrekcji. Zadaniem wyłuszczarni jest magazynowanie i przechowywanie szyszek, wyłuszczanie i czyszczenie nasion oraz ich przechowywanie. W wyłuszczarni pozyskujemy nasiona z szyszek sosnowych, modrzewiowych, świerkowych i daglezjowych. W wyniku procesu technologicznego otrzymujemy średnio ponad 500 kg nasion rocznie. Część wyłuszczonych nasion wykorzystujemy do bieżącej produkcji leśnej. Natomiast nadwyżki przechowujemy w chłodni w temperaturze do minus 3 stopni Celsjusza. Nasiona te stanowią rezerwy materiału nasiennego na lata niskiego urodzaju. Posiadamy również szkółkę leśną, która produkuje ponad 2 miliony sadzonek na potrzeby lasów państwowych i odbiorców zagranicznych. Powstała w 1975 roku i zajmuje blisko 7 hektarów powierzchni. Produkcja sadzonek to niezwykle trudna sztuka, którą nadzoruje leśniczy szkółkarz. Materiał wyprodukowany w dębnowskiej wyłuszczarni oraz na szkółce trafia na przygotowane odpowiednio wcześniej powierzchnie. Corocznie sadzimy 200 hektarów lasu. Istnieją dwa rodzaje powstawania nowego pokolenia. Odnowienie naturalne poprzez samosiew oraz sztuczne poprzez ręczne nasadzenia. Z gospodarczego punktu widzenia najważniejsza w lesie jest warstwa drzew, czyli drzewostan. Jest on podstawowym źródłem głównego surowca, jakim jest drewno. Pielęgnujemy las przez cały okres jego istnienia.
Na początku życia drzewostanu usuwamy chwasty oraz niepożądane gatunki, a tym samym umożliwiamy prawidłowy rozwój młodym drzewkom. Wraz ze wzrostem drzewostanu dbamy o jego stan sanitarny, usuwając osobniki chore i obumarłe, a także robimy wszystko, by zachować te najbardziej cenne jakościowo drzewa. Drewno jest surowcem odnawialnym, co sprawia, że odgrywa w naszym życiu bardzo ważną rolę. Towarzyszy człowiekowi od niepamiętnych czasów. Nadleśnictwo Dębno jest jednym z największych dostawców drewna w Polsce. Pozyskujemy rocznie średnio ponad 145 tysięcy metrów sześciennych drewna, które sprzedawane jest odbiorcom w kraju i za granicą. Wielkość pozyskania drewna ustalana jest na podstawie sporządzanych na okres 10 lat planów urządzenia lasów. Oznacza to, że każde z 14 leśnictw musi pozyskać rocznie ponad 10 tysięcy metrów sześciennych drewna. Leśnicy wyznaczają drzewa do wycinki, które następnie pozyskiwane są przez wyspecjalizowane zakłady usług leśnych. Wyróżnia się dwie metody pozyskania drewna: ręczne pilarką i maszynowe. W naszym nadleśnictwie przy pracach związanych z wycinką drzew coraz większą rolę odgrywają maszyny. Wykorzystujemy tak zwane harwestery wyposażone w głowice ścinkowe, które ścinają, okrzesują oraz tną drewno na odpowiednie długości. Ścięte drewno transportowane jest za pomocą specjalistycznych maszyn forwarderów do dróg wywozowych. Leśnicy dokonują pomiarów ułożonego drewna, które ciężarówkami trafia do odbiorców. Pracownicy Nadleśnictwa Dębno, doceniając rozmaitość terenu, na którym pracują, pielęgnują go i opiekują się nim, biorąc czynny udział w tworzeniu różnorodnych form ochrony przyrody. Najwyższą rangę ochrony na naszym terenie posiada rezerwat przyrody Cisy Boleszkowickie, które chroni licznie występujące okazy cisów pospolitych w różnych fazach rozwojowych. Na terenie nadleśnictwa znajduje się też otulina Parku Narodowego Ujście Warty, charakteryzująca się wieloma rzadkimi gatunkami ptaków wodnych i błotnych, a także ich miejscami lęgowymi oraz żerowiskami. Niektóre tereny nadleśnictwa są włączone w obszar Parku Krajobrazowego Ujście Warty oraz Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Występują dwa obszary chronionego krajobrazu. W zasięgu terytorialnym nadleśnictwa jest 5 obszarów Natura 2000, których głównym celem jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych i gatunków. Ponadto występuje tu użytek ekologiczny Torfowisko Gudzisz o szczególnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Perełką przyrodniczą Nadleśnictwa Dębno jest Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Porzecze. Obejmuje obszar o urozmaiconym krajobrazie. Lasy liściaste i iglaste, bagna i zakrzewienia, wody i wydmy, co sprzyja bytowaniu wielu gatunków wodno-błotnych. Na szczególną uwagę zasługują wydmy śródlądowe oraz roślinność je porastająca. Najwyższa z wydm nosi nazwę Monte Cassino z wysokością ponad 25 metrów nad poziomem morza. Leśnicy, doceniając atrakcyjność i wyjątkowość tego miejsca, postanowili wzbogacić jego bazę turystyczną. Została wybudowana okazała wieża widokowa oraz ścieżka dydaktyczna z miejscem postoju pojazdów. Inwestycja została współfinansowana ze środków funduszy Unii Europejskiej. O wyjątkowości naszych lasów świadczą również liczne pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej oraz strefy ochrony gatunkowej ptaków, takich jak bielik, bocian czarny, kania ruda oraz sokół wędrowny. Bardzo ważnym elementem pracy leśnika jest ochrona lasów przed pożarami. Okresem zwiększonego ryzyka pożarowego jest wczesna wiosna, kiedy występuje duża ilość suchych, łatwopalnych traw, oraz w okresie letnim przy wysokiej temperaturze powietrza i niskiej wilgotności ściółki.
Organizacja ochrony przeciwpożarowej w Nadleśnictwie Dębno oparta jest na systemie szybkiego wykrywania pożarów, ich lokalizowania, alarmowania oraz skutecznie prowadzonych akcjach gaśniczych. Nadleśnictwo posiada dostrzegalnię przeciwpożarową w leśnictwie Reczyce, kamerę przemysłową z monitorem w siedzibie nadleśnictwa oraz samochód przeciwpożarowy szybkiego reagowania, wyposażony w motopompę i 400-litrowy zbiornik na wodę. Na terenie Nadleśnictwa Dębno znajduje się kopalnia wydobywcza ropy naftowej i gazu ziemnego należąca do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, oddział w Zielonej Górze. Zlokalizowana jest w miejscowości Barnówko. Bardzo dobrze rozwinięta sieć instalacji przemysłowych pozyskuje dziennie około 1 000 000 metrów sześciennych gazu ziemnego oraz ponad 1000 ton ropy naftowej. Obecnie złoża ropy naftowej i gazu ziemnego pochodzące z kopalni Barnówko, Mostno, Buszów uważane są za największe w Polsce i stanowią około 80% krajowego wydobycia ropy naftowej na lądzie. W związku z czym często można usłyszeć stwierdzenie, że Dębno to polski Kuwait. W skład kopalni wchodzi kilkadziesiąt odwiertów zlokalizowanych w pobliskich lasach i na gruntach prywatnych, które tłoczą surowiec do kopalni. Do podstawowych założeń gospodarki w lasach państwowych należy udostępnianie lasów społeczeństwu w celu nauki, turystyki i rekreacji. Stała i powszechna edukacja leśna ma na celu rozpowszechnianie wiedzy o środowisku leśnym oraz wielofunkcyjnej gospodarce leśnej. W celu popularyzowania wiedzy przyrodniczej oraz roli leśników w zakresie kształtowania środowiska stworzona została baza dydaktyczna, która jest chętnie odwiedzana przez zorganizowane grupy szkolne i turystyczne. W skład bazy edukacyjnej wchodzą Izba Edukacji Leśnej w Wyłuszczarni Nasion, sala konferencyjno-dydaktyczna oraz leśna ścieżka edukacyjna Nasze Drzewa, znajdująca się nad malowniczym jeziorem Duszatyń. Na terenie administracyjnym Nadleśnictwa odbywa się od 2004 roku największy w Europie festiwal muzyczny Przystanek Woodstock, organizowany przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W 2018 roku nazwa festiwalu uległa zmianie i obecnie brzmi Paul and Rock Festival. W imprezie każdego roku uczestniczy kilkaset tysięcy ludzi z całego świata. Walory krajobrazowe i przyrodnicze, a także obfitość płodów runa leśnego, śródleśne jeziora i liczne zabytki sprawiają, że tereny nadleśnictwa są chętnie odwiedzane przez rzesze turystów i wczasowiczów pragnących spędzić czas w kontakcie z przyrodą. Na turystyczną atrakcyjność terenów nadleśnictwa składają się też liczne zabytki kultury materialnej, np. Park Pałacowy w Dąbroszynie, fragment XIX-wiecznej pruskiej twierdzy Kostrzyn, suche fosy w lesie koło Sarbinowa, a także zabytkowa leśniczówka nad jeziorem Duszatyń. Na terenie nadleśnictwa znajdują się również liczne miejsca pamięci, pozostałości starych parków, stanowisko archeologiczne oraz zabytkowy Kirkut. W swojej bazie turystycznej nadleśnictwo posiada liczne miejsca postoju pojazdów, miejsca wypoczynku i obiekt rekreacyjny, gdzie zmęczony turysta może wypocząć. Ponadto wytyczono szlaki do turystyki pieszej, ścieżki rowerowe i szlak konny. Istnieje możliwość organizacji spływów kajakowych rzeką Myślą. Zapraszamy do korzystania z dębnowskich lasów. Nadleśnictwo Dębno. Zapraszamy.